23 marca w Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie prezydenta Chorzowa i przedstawicieli służb mundurowych z mieszkańcami. Nie było to pierwsze spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w mieście, jednak pierwszy raz zorganizowano je w zupełnie nowej formule. Chcielibyśmy, aby te spotkania były kierowane do mieszkańców i pełniły rolę taką edukacyjno-informacyjną, gdzie mieszkańcy mogliby się zapoznać z tymi najbardziej uciążliwymi zagrożeniami, z którymi mogą mieć do czynienia na terenie miasta i sposobami, które mają posłużyć do tego, aby ustrzec się przed tego rodzaju sytuacjami, jak sobie poradzić w takich sytuacjach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele chorzowskiej policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Policjanci podczas spotkania ze społeczeństwem będą poruszali zagadnienia związane z przestępstwami lub wykroczeniami, które są najbardziej uciążliwe społecznie. Niestety w okresie letnim, który jest już tuż przed nami, często zdarzają się kradzieże łańcuszków, wyrwy torebek, także o tych zdarzeniach będziemy chcieli przestrzec, omówimy, jak się należy zachować podczas zdarzenia, czy już nawet bezpośrednio po nim. Też chcieliśmy poruszyć tematy związane z oszustwami na tak zwanego wnuczka, czasami na policjanta, ale jest to nadal cały czas bolączka. Myślę, że nie tylko Chorzowa, ale w zasadzie te przestępstwa są w dużej liczbie w skali kraju. Dzisiaj będziemy mówić o dwóch podstawowych zagrożeniach, z jakimi mamy do czynienia, między innymi teraz podczas okresu grzewczego, w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, to znaczy o tlenku węgla, zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, jak również sposobem zachowania się podczas pożaru. Są to dwa takie elementy, z którymi się najczęściej borykamy tutaj, z problemami z tym związanymi podczas pożarów i zdarzeń w mieszkaniach na terenie Chorzowa. Chcieliśmy straż przedstawić tak bardzo ogólnikowo, czyli zadania straży, uprawnienia, powiedziałabym też trochę bolączki. Kojarzymy się tylko albo z lepieniem mandatów, albo zakładaniem blokad na koła, bądź gonieniem przysłowiowej babci z pietruszką, tak? Natomiast tutaj chcę przedstawić stricte ustawowy zakres działań, czyli uprawnienia i zadania, jakie posiada Straż Miejska. Ktoś powie, że w tej chwili już minął okres grzewczy, że praktycznie jest za późno, żeby o tym rozmawiać. O naszym bezpieczeństwie nigdy nie jest za późno, żeby rozmawiać.